Jeżeli jesteście wielbicielami Xboxa i jakimś cudem trafiliście na ten film, to proszę najpierw sobie obczajcie gdzieś tutaj ten drugi, w którym go wychwalam pod niebiosa i mówię, jak go bardzo kocham. A jeżeli nienawidzicie Microsoftu, no to witam Państwa serdecznie, rozsiądźcie się, wyśpita się u nas jak króle i razem porobimy coś, co Polacy robią najlepiej. Ponarzekam. Nie, no a tak na poważnie, to wiem, że nie wszystkie rzeczy, o których będę mówił w tym filmie, są winą Microsoftu, tak samo jak wiem, że niektóre wady pewnie niedługo się rozpłyną w powietrzu, no ale ja po prostu nie jestem osobą, która jara się czymś, czego jeszcze nie ma i wierzy tylko na podstawie obietnic. W każdym razie to jest moja opinia, stan na 25 listopada 2020 i po 2 tygodniach z Xboxem Series X chciałem Wam powiedzieć, za co go nie lubię. I chciałem też podkreślić, że można kogoś nie lubić za to, że was męczył w szkole, ale można też nie lubić za to, że po prostu ma coś takiego w twarzy, żebyście mu wy... I wiem, że pewnie część z was myśli tak teraz o mnie. Tak jak mówiłem w tym drugim filmie, to ekstra, że Xbox odtwarza gry z 4 generacji konsol, tylko że no tak jakby w tej chwili to bardziej z 3, bo na tę nową to właściwie niczego nie ma. Na PlayStation dostałem Demon's Souls i Astro's Playroom. Niby też mało, ale jednak coś, w co nie pograłbym na PS4. A do tego Spidermana i Sackboya, które na nowej generacji wyglądają lepiej. A Microsoft w dniu premiery konsoli nie wypuścił żadnej gry i żeby poczuć nową generację, można sobie co najwyżej pograć w kilka starych, które zostały dostosowane i ulepszone do działania na nowym sprzęcie. I to są akurat idealnie gry zbyt młode, żeby były klasykami, ale też zbyt stare, żeby się nimi ekscytować. Super mi się gra w Forza Horizon 4, ale to jednak sprawia, zresztą niezmienione względem One menu konsoli też, że po kupieniu Xboxa będziecie się bardziej czuli jak po kupieniu jednej nowej części do kompa. Czy to źle? No tutaj to już wchodzimy na wyższy poziom filozofowania, ale dla mnie akurat tak, bo ja to bym chciał coś, co mi od razu powie. Tak, Michał, dobrze zrobiłeś, że kupiłeś konsolę nowej generacji, to nic, że nie masz nawet na kanapki, warta była każdego grosza, no bo no, zobacz jaka grafa. Bez trzymanki. No a przynajmniej jeśli chodzi o gry samego Microsoftu, to będzie trzeba na to jeszcze troszkę poczekać. Nie wiem jak się skończyła i czy się skończyła słynna sprawa płonącego Xboxa, ale fakty są takie, że przy premierze każdej nowej konsoli zawsze są gównoburze związane z tym jak działa. Albo jeszcze częściej, jak nie działa. Czasami to są poważne sprawy, jak na przykład wtedy, kiedy ludzie zakładali nakładki do padów na Switcha drugą stroną, a czasami jakieś błahostki, no konsola wysadziła komuś mieszkanie. Wielkie mico. Ale fakt faktem, to już tradycja. Szczególnie w przypadku Xboxów, bo Red Ring of Death z Xboxa 360 pamięta każdy, kto w 2005 roku był już graczem. A osoby, które miały wtedy 360, teraz na pewno mają też flashbacki i zespół stresu pourazowego. Tym razem niektórzy się skarżą, że ich konsola wydaje dziwne odgłosy, wyłącza się w losowych momentach, co zdarzyło się też u mnie, albo, co dzieje się chyba najczęściej, ma niedziałający napęd na płyty. Tak więc no, jeśli chcecie, żeby płatne beta testy zrobił ktoś inny za was, kupcie sobie tego Xboxa za rok albo za dwa i wtedy już powinno być bezpieczniej. A teraz no, żylibyście w ciągłym strachu. 1 terabajt wbudowanej pamięci to nie jest mało, chociaż z drugiej strony, kiedy nowy kod zajmuje 250 giga, to no jednak jest mało. No mnie to na przykład już zaczyna pamięci brakować, a ludzie, którzy mają słaby net, niechętnie sobie tak żonglują grami na lewo i prawo. Chociaż istnieje jedna rzecz, którą robią jeszcze mniej chętnie, a mianowicie płacą ponad 1000 zł za kolejny terabajt, a tyle właśnie kosztuje oficjalna karta firmy Seagate. To, że z nowym Xboxem można używać tylko oficjalnych pamięci z atestem, certyfikatem i autografem Billa Gatesa na mikrochipie, ma swoje mocne strony, bo wystarczy to włożyć do konsoli i już działa tak jak kiedyś karty pamięci. Z drugiej strony karty mogą przez to długo trzymać wysoką cenę, a w konkurencyjnym PS5 wybór raczej nie będzie taki ograniczony. I tak, słyszę co mówicie, pewnie mówicie, że PlayStation 5 ma i tak mniejszy SSD i spokojnie. Film o PlayStation też będzie. Możecie zostawić subskrypcję, żeby was nie ominął. A tymczasem uspokójmy się. A swoją drogą to, że PS5 ma mniej, to nie znaczy, że terabajt to jest dużo. Podsumowując, jak na nowej generacji mam tylko tyle miejsca i jedyną opcję ulepszeń za kolejny 1000, no to nie czuję się zbyt komfortowo. Chciałem wam ten film troszkę ubogacić kulturowo i wrzucić do niego materiały z moich pasjonujących rozgrywek w Force, Derta albo Jedi Fallen Order, ale niestety okazało się, że podobnie jak poprzednik, potężna konsola nowej generacji Xbox Series X potrafi zapisać tak z minutę filmiku w rozdzielczości 15p i w jakości porównywalnej do filmów zapisywanych na Nintendo do Switch. Wiem, że jakbym był pro-gamingowym youtuberem, to bym sobie kupił kartę do zgrywania obrazu, a jakbym w ogóle nie był gamingowym youtuberem, to bym używał tej funkcji ze 2 razy w roku, jakby dla odmiany mi coś w życiu wyszło, bym na przykład efektownie ubił bossa.
ale no zawiodłem się. Na PS4 albo teraz na PS5 serio zaskakująco często chcę sobie zapisać ostatnią minutę, dwie, pięć albo dziesięć, żeby później pokazywać wszystkim, jaki jestem super. I zwykle te osoby albo to mają w dupie, albo udają, że jasne, że obejrzały, albo jak się widzimy fizycznie, to od razu zmieniają temat. No Jezu, no nie podoba mi się, że nie ma tego, no po prostu. Tak, oczywiście, że wiem o tym, że pad do nowego Xboxa jest super wygodny, a jest też prosty i bez dodatkowych funkcji, bo taki miał być. Dzięki za informację. Rzeczywiście jest super, ale w dniu premiery i PS5 i wcześniej Switch to właśnie padami, a nie grami najbardziej nakręcają mnie na nową generację. DualSense serio robi robotę, a głośniczek adaptacyjny spusty i przede wszystkim super zaawansowane wibracje naprawdę zmieniają sposób, w jaki odczuwa się grę. W którym momencie ten film stał się reklamą PS5. Rzecz jasna, w padzie do Series X również pojawiły się absolutne nowości, na przykład przycisk do łatwiejszego zapisywania takich super 30-sekundowych filmików z gier w ekstra jakości. Albo... no nie, no to już. Żebyśmy się na pewno dobrze zrozumieli, to uważam, że pad od nowego Xboxa jest super wygodny, a dzięki temu, że nie zmieniło się tak dużo, to współpracuje też z nowymi grami. To znaczy, no, będzie współpracował z nowymi grami, jak będą nowe gry, bo na razie nowych gier nie ma. Po prostu to jest kolejna rzecz, którą Microsoft troszkę obdarł z ekscytacji, bo tylko lekko ulepszył to, co już było wcześniej. Z jednej strony nowe Xboxy to są maszynki do Game Passa i konsole, które nie tyle mają być fascynujące, co po prostu sprawnie rozwijać platformę Xbox. Takie bezpieczne uaktualnienia One'a, które jednak w przeciwieństwie do niego już pierwszego dnia nie strzeliły sobie w stopę jakimiś Kinectami i innymi bzdurami, więc każdemu się podobają. Ale z drugiej, na razie jeszcze bardziej niż w przypadku Sony, kupując Xboxa kupujecie obietnicę. Microsoft kupił sobie kolegów z Bethesdą na czele, i wszyscy liczymy na nowe hity w Game Passie, ale koledzy nie zrobili jeszcze żadnych gier pod nowego Xboxa. Ja gram głównie w starocie. Funkcja Quick Resume, którą podniecałem się w tym drugim filmie, rzeczywiście no, jest super, tylko że na razie działa tylko z niektórymi grami i do końca od razu nie wiadomo z którymi, a jeszcze niedawno zapewniali, że na premierę będzie pełna obsługa. Czasy ładowania no, są wyraźnie krótsze niż w Xboxie One, ale na razie zdecydowanie większą różnicę widzę między PS4 a PS5. Dlatego jeszcze raz, jeśli chcecie sobie kupić Xboxa, to nie liczcie na to, że was od razu zmiecie z fotela, bo w tej roli znacznie lepiej sprawdza się PS5, które swoją drogą jest tak duże, że mogłoby samo być tym fotelem. Xbox to duże i fajne, ale w gruncie rzeczy póki co nudne uaktualnienie tego, co mieliśmy na łanie. No i to podejście jest spoko i moim zdaniem fajnie, że Microsoft nie robi dokładnie tego, co Sony, ale przez to moim zdaniem szybciej wymieniłbym PS4 na PS5 niż One X na Series X. I tyle. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do tego drugiego filmu, w którym wyliczam, za co Xboxa kocham, wejście na hasło PS5 z się. Żeby nie weszli tam żadni wojownicy Sony. Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Przypominam, chociaż ogarnięci ludzie chyba raczej wiedzą, że to, co mówiłem, to nie jest prawda objawiona, tylko mocno subiektywne rzeczy, więc ja też chętnie poczytam, co wam się w tym Xboxie podoba, a co nie. Zostawcie suba, bo niedługo podobne materiały o PS5, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.